Zdecydowanie się, bo zależy mi na Polsce, na mojej ojczyźnie. Oczywiście też na małej ojczyźnie Wielkopolsce, a konkretnie ziemi tutaj pleszewskiej. I chciałbym startować. Startuję już nie po raz pierwszy do Sejmu czy do Sejmiku. Osiągałem w ubiegłych latach dobre wyniki, na przykład 12 tysięcy głosów, tyle ile by starczyło na posła do Sejmu. I uważam, że zmorą takich małych miejscowości jest to, że młodzi ludzie uciekają z tych miejscowości. Uciekają dlatego, że nie ma tutaj zakładów pracy. I chciałbym, będąc w Sejmie, zadbać o to, żeby tu były zakłady pracy, żeby była tu praca dla młodych ludzi. Każdy może wybrać, czyja ta Polska ma być, jaka ta Polska ma być. Czy Polska ma być rządzona przez, powiedzmy, prawicę, która obiecuje to, co obiecuje, czy Polska ma być rządzona przez stronę liberalną, która na razie niewiele obiecuje. No.